Hejka, nowy dzień, nowe wyzwanie. Ślęża, góra ze mną. Wybieramy się tam dzisiaj na nią. Wysokość 750 coś tam metrów i przewyższenie bodajże chyba 500 metrów do góry, coś takiego. W każdym razie no, rowerkami podobno trudno się wjeżdża odcinek końcowy, ale początkowo podobno jest fajnie. Wjeżdżamy z Sobótki, jedziemy do góry. Na razie asfaltem, potem ma być szutr. Nie wiem co dalej, tak w opisie przynajmniej było. Zobaczymy. Są pierwsze ofiary. Brawo! Brawo. Powiedz mi, że już byłam na szczycie, nie? Dom turysty PTTK pod Wieżycą. Szlaki dla pieszych. Dla pieszych? Aha. Tak, jedziemy rowerkę. Witaj, samotny wojowniku na szlaku. Po malutkim postoju, obejrzeniu mapy, dywagacjach, jedziemy dalej. Woda w skupieniu, w namaszczeniu. Jest wojowniczka. Droga jest ciężka. Czymś jeździmy. To nasza droga pod górkę. To jest ta łatwiejsza droga. Teraz tam będziemy jechać. Dużo lepsza droga szutrowa. Bardziej pieszo niż rowerem, ale zdobyliśmy. No czy jak? Jak, honor, jak bardziej pieszo? Honor uratował naszej no. grupy, nie wiem jak no. reszta. Ale jest, jesteśmy. O kurde, aż rower się zmienił. Nie, rower powinien być wypoczęty, bo był prowadzony cały czas. Teraz idziemy na wieżę widokową, czy taras widokowy, żeby zobaczyć sobie jak to wygląda na zewnątrz, bo tu wszędzie są na razie drzewa.
siedzieliśmy sobie na wieży, poglądaliśmy troszeczkę widoczków. Pan był tam tak miły, że opowiedział nam troszeczkę, że na tej górze od 200 lat jest zalesienie. Wcześniej tego zalesienia nie było. Mówi, że zawsze wokoło był płaski teren i taki stożek. Ta góra to był taki stożek. To opuszczamy Górę Ślęża. Zaliczyliśmy przepiękny zjazd, 52 km na godzinę. Skansen, rezerwat Betkowice. Gosia próbuje nam wmówić, że wpadła do studni. Pokaż, jak tu głęboko jest. A głęboko jest tak. A tu jest przy jednej chatce takie pomieszczenia otwarte. Otwarte są? Wiatr. Otwarte. O, widzieliście, jak ona jest nerwowa? Do samochodu patrzę, a tu jest karteczka i o taki napis. Miłe, nie?